Witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj kolejny przepis na potrawę wigilijną. Tym razem będzie to klasyczna zupa grzybowa na wywarze warzywnym z dodatkiem grzybów, z dodatkiem odrobiny natki pietruszki, solą, pieprzem, bez żadnych nietypowych składników. Grzyby moczę przez godzinę w 1 litrze wody, a potem zagotowuję do miękkości. Pokrojone w kostkę pory, seler, marchewkę i pietruszkę podsmażam na maśle. Jeśli korzystasz z suszonych warzyw, najpierw wymocz je dobrze w wodzie. Podsmażone warzywa wrzucam do 2 litrów wody i zagotowuję. Gotuję do miękkości. Obydwa wywary się gotują, a ja za ten czas pokroję drobno cebulę. Również zeszkleję na patelni na maśle. Dodaję cebulę do pozostałych gotujących się warzyw. Kiedy grzybki zmiękną, przelewam wywar grzybowy do wywaru warzywnego. Grzybków nie wyrzucam, przydadzą się potem do zupy. Kiedy warzywa w wywarze grzybowo-warzywnym są już całkiem miękkie, odcedzam go przez sitko. Odcedzone warzywa można potem wykorzystać na przykład jako nadzienie do pierogów, które podamy do zupy. Według uznania doprawiam zupę solą i pieprzem, a potem mieszam i odstawiam na około 1 godzinę. W czasie, kiedy zupa przechodzi przyprawami, drobno kroję grzybki i natkę pietruszki. Podgrzewam zupę tak, żeby była bardzo gorąca, dodaję grzybki i ozdabiam natką pietruszki. Do wigilijnej zupy grzybowej można też dodać pierożki, kołduny, makaron, uszka. W niektórych domach zabiela się ją śmietaną. Po więcej przepisów zapraszam